Witam, witam. Postanowiłem zrobić kolejny przegląd i omówienie moich baniaczków trzech. Tych, które znajdują się u mnie w górnej części domu. Czyli zaczynamy standardowo od 30. Jest dzień, dlatego sorry za te odbicie akurat tutaj, bo po prostu tego okna nie mogę zasunąć inaczej, tylko roletą, a mimo wszystko jednak bokami światło idzie, więc troszkę tutaj będziecie mnie widzieć. No jak widać, 30, dwa samce, pawie oczka, kundle zwykłe i cztery samice Endlera. I oczywiście, jak widzicie, już pływają młode. Ale te młode są na pewno po endlerkach jeszcze, które były z nimi w sklepie zoologicznym. I jest jeden osobnik. Jeden osobnik jest od samicy Głupika, pawie oczka z 84. Ale jego ojcami są właśnie te osobniki stąd, czyli ta sama krew i oczywiście, jak mogłoby być inaczej, samica po urodzeniu padła i ocalał tylko ten jeden młody, którego zdążyłem wyłowić. Po prostu przepłynął młody przez sitko, przepraszam, nie sitko, tylko przez ten kotnik, przez te szparki w kotniku do reszty młodych, które tam pływały, no i zostały skonsumowane. No dobra, no tak jak widać, endlerki się zaczynają lęknąć. Powiem wam, że nie wiem ile ich jest. Wiem, że niedużo tam wykacałem sobie tych młodych, tego potomstwa. Ale myślę, że 7 jest na pewno, plus ten moje pawie oczko. Powiem wam, że ich jakoś specjalnie atakują. Są tutaj teraz tylko te rybki. Jak już wiecie, glonojady i kirysy stąd sobie poszły, dlatego się zrobiło więcej chyba luzu dla ślimaków. No i się stąd nie pozbędę. Już w każdym zbiorniku praktycznie są te ślimaki. No ale cóż, nie będę z nimi nic więcej kombinował. Są to są, trudno. Jakoś będę je sobie mechanicznie usuwał. Jak zacznę mnie nerwować i tyle. Co wam mogę powiedzieć jeszcze o tym zbiorniczku? Nie wiem, która samica mi się wykuciła. Wszystkie dla mnie wyglądają tak samo. No i super, że to ruszyło. Będzie więcej do mieszania krwi oczywiście w tym zbiorniczku. Skoro już tu jesteśmy, to wspomnę dzisiaj, odniosę się do pana Rybki, filmu dzisiejszego, który wyszedł. Też z tego względu też nagrywam ten film. Korzystam z okazji, że dzieci są zajęte. Wygrałem. Dostałem obdarowany tułem strukturalnym do akwarium 200-litrowego. Super, cieszę się, że w końcu coś wygrałem. Dlatego, panie Rybka, no oczywiście, będę pewnie zmuszony przyjąć ten prezent. Chociaż go nie zademonstruję, jak on będzie wyglądał, bo nie mam go gdzie umieścić. Główny zbiornik jest 450, a reszta to jest drobnica, czyli 30, 12, 54 i 84. Tak więc nie zmieścimy się nigdzie to tło strukturalne, ale myślę, że może kiedyś z niego skorzystam, albo go przytnę, albo może kiedyś stanie u mnie 200, chociaż wątpię, bo na dalszą przyszłość mam w planach ewentualnie większy zbiornik niż ten główny. I zostałby ten główny i jeszcze większy zbiornik. Tak więc po prostu dlatego, że nie będzie mi się opłacało sprzedać tego głównego, który mam teraz. Tak więc myślę, że takie dwa większe bym miał ewentualnie, no i parę takich mniejszych, ale to jeszcze są plany nie na teraz i nie na za parę miesięcy. A nie chciałbym po prostu
stracić tej szansy, że w końcu coś wygrałem. Oczywiście moje udzielanie się na waszych kanałach nie zniknie, bo Grzegorza już od dawna, dawna oglądam i komentuję. Ciebie, kolego, akurat od, tak jak ci kiedyś pisałem, jak miałeś 40 parę subskrypcji, czy 20 parę. Tylko nie nadążam po prostu z komentarzami w twoich filmikach, bo teraz już spastowałeś, ale jeszcze tydzień do tyłu to dawałeś tych filmów po 3 dni, naprawdę ciężko mi było to obejrzeć, a co dopiero jeszcze później komentować. Także nie we wszystkich komentowałem, ale spoko. No chyba, że jest możliwość tą nagrodę, chociaż jest na pewno wartościowa, bo pewnie sam sobie takiego tła strukturalnego nie kupił, zamieniał coś innego, to chętnie bym poczekał, ale jeśli nie, no to ok, przyjmę ten prezent i miejmy nadzieję, że mi się do czegoś przyda. Na pewno nie na tą chwilę, ale w późniejszych czasach na pewno. Co to dalej? No to odnośnie tej nagrody to już tyle. Wyłowiłem stąd oczywiście rzęsę, bo no strasznie to zarosło, jak widzicie, chociaż nie widzicie, bo widzicie troszkę moje odbicie. Mój filterek piękny nadal jest zarośnięty. To jest wylot z filtra. Jak widzicie, przepływ jeszcze jest w nim delikatny. Woda faluje, to nie jest, że mi się rączka trzęsie. O tak, może wam pokażę. Także zarosły filtr fajnie. Rybki wyglądają na zdrowe. Nie przeszkadza im to, że ten filtr działa jak działa i wygląda jak wygląda. No też jest tutaj ekipa sprzątająca, pełność ślimaków, widzicie. I póki co taka obsada, jaka tutaj jest, to nie jest w stanie mi tego akwarium aż tak zasypić, żeby ten filtr na ten przepływ, jaki tutaj jest, nie przerobił tej wody. Obcinki żadnej tu nie robię, chyba znowu będę się musiał tutaj moczarki pozbyć. Chociaż już myślę się jej pozbyć z głównego zbiornika, bo jednak to tak nie za fajnie wygląda. No ale rybki lubią to jeść, no to albo wygląda akwarium, albo dieta ryb urozmaicona dzięki takiemu pokarmikowi. No dobra, w tym baniaku tyle, nie będę was męczył. Zobaczcie, małe endlerki. Super, że ich nie ganiałem, bo głupiki zazwyczaj mi się ganiały. O, tu jest siną dal odpłynął właśnie. O ten u góry. To jest ten malutki, to jest od tego pawioczka, który padł. Tak więc życie za życie. No to zostało się tylko jedno. I zaraz wam pokażę przy 84, czemu się zostało tylko jedno. Pokażę wam mianowicie różnicę w kotnikach, które posiadam dwa. Dobra, spauzujemy teraz. No i dobra, 84 litry. Co się tu zmieniło? Jest zrobiona dość sporawa przycinka. Oczywiście do wyrzucenia poszła część jeszcze sobie dosadziłem w głównym. I teraz wam pokażę różnicę między kotnikami. Teraz akurat żadnego nie używam. Rzeczywiście zapomniałem odłowić samicy mieczyka do kocenia i chyba się wykluła w głównym. To jest jeden z kotników. Jeszcze widzicie pełno ślimaków, jeszcze wyjęty, nie myty po tym. I tu jest drugi. Tak, są takie same na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę ten po prawej, widzicie? Ten po lewej i ten po prawej. Ten po prawej, czyli ten, ma dużo mniejsze te otworki boczne właśnie, z którego nie przepłyną młode. Natomiast ten z większymi, głupik czy mieczyk, przepłynie z nich swobodnie. Dlatego też wypłynęły sobie na obszar akwarium, poza kotnik i nie zostały zjedzone przez te większe podrostki. Tak więc mimo, że kotniki niby takie same teoretycznie, ale w praktyce wychodzi, że jednak się różnią takim małym szczegółem jak parę milimetrów. Podejrzewam, że milimetr, może dwa różnicy między tymi szparkami jest
I tak to się stało, że się pozjadało. Dlatego teraz muszę po prostu wybrać kotnik odpowiednio pod ryby, które będą mi się w nich wykacać. No dobra, stąd poszły wszystkie większe molinezje i mieczyki. Jak widać, obsada jest tutaj praktycznie już ledwie widoczna poza dnem, czyli glonusie. Największe teraz tutaj zostały samce endlerków, które widać właśnie. Samice mieczyka stąd poszły na dół z tego względu, że jeden z samców, którego mówiłem, że sobie tutaj obsadzę, obsadziłem go sobie tutaj w tym zbiorniczku z tych mieczyków koi i niestety się biedny wypisał z akwarium. Padł, nie wiadomo czego. Życie. Zresztą zawsze biorę poprawkę na kupowane ryby, że coś z tego może przeżyć, coś nie. No ale jeden samec został oczywiście w głównym zbiorniku, ma się świetnie jak na tą porę. Samice również, jeszcze trafiły do niego te dwie samice, które tutaj były. Jestem ciekawy w sumie, jaka by z nich wyszła mieszanka, chociaż na razie nie pokazuje zbyt wielkiego zainteresowania, przynajmniej nie zauważyłem. Chyba się mu kolory tych samic nie podobają. Tak więc no poczekamy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Sam jestem ciekaw. Nie będę chyba robił w tym tygodniu podmianki w tym zbiorniczku z tego względu, że nie chcę, żeby mi samec z glonujada znowu szedł w tarło. Chociaż widzę, że siedzi tam w swojej rurce, ale no póki co nie potrzebuję. Jeszcze nie wyłapałem wszystkich z tych pierwszych miotów do głównego zbiornika. To są już praktycznie te mniejsze, ale jest jeszcze parę sztuk takich większych, no ale musimy uwierzyć, że no nie jest prosto je stąd wyłapać. Tu akurat widać takiego jednego ogonu, tylko widać z tych pierwszych miotów. No i ogólnie cały baniak wygląda tak, jak wygląda. Jak mówiłem, rybek tu za bardzo nie widać, no ale spokojnie, niech sobie powyrastają. Dobra, przejdziemy teraz do dwunastki, w której, jak pamiętacie, mam malutkie, młode barwniaczki. Przesuniemy sobie ten statyw i jest i dwunastka, moi drodzy. Lepiej pokażę. Ok, tak widać. Dobrze, że mam tą deseczkę na szafce. Mogę sobie to podsunąć. Właśnie podsunąć sobie bliżej tutaj frontu, żebyście mogli to lepiej widzieć. Co tu widać? Tak jak mówiłem, pad mini został przeniesiony do pieniądki czwórki, ponieważ tamten miałem za duży filtr. I tu go zastąpił taki malutki. Firma Elite, nie wiem, ma ten filtr sporo lat, jeszcze pamiętam, moja mama go miała w Polsce, ale rok temu przesłała mi go właśnie z filtrem kubełkowym Tetry. Taka mała popierdółka, najmniejszy filtr chyba, jaki może być, taki właśnie wewnętrzny. Powiem wam, że robi tu robotę super, jak widzicie, na powietrza fajnie. Cała góra jest w bąbelkach. Także na ten baniaczek akurat jak znalazł, pobiera mało mocy, 3,1. Także akwarium praktycznie bez pobierania energii, nie ma tu grzałki, jak wiecie, jest tylko lampeczka chińska, też pobór chyba jest coś koło 3 watów, która jest praktycznie świecona tutaj na nie wiem, no od 14 tam do 21. No i cóż, widzicie, barwniaczki porosły, co? Porosły mi w dwunastce. Jak wiecie, jest tylko 3 sztuki, ale to z tego względu, że już jeden mieszka w 450. I spójrzcie, co robią do siebie. Włączył się im już terytorializm, czyli takie geny. Mają już tu swoją hierarchię. Jeden przegania drugiego, a ten drugi tego trzeciego. I to się nie zmienia. Czyli jest silny, średni i ten najsłabszy.
Nie mają, mają się tutaj swoją tą kubkę mechową, w której się tam chowają. I tak sobie z każdej strony się przeganiają. Dlatego one też lądują dzisiaj już w głównym zbiorniku. Nabrały szklorków, dlatego tego pierwszego wysadziłem, bo on był taki już jeden z większych, naprawdę zdominował wszystkich i wylądował sobie tam na ochotnika jako pierwszy z tymi mieczykami, z mulinazjami. Czyli powiem wam szczerze, że no nie wiem ile one tutaj są, parę miesięcy, ale jestem zadowolony, że fajnie porosły. One mają około 2,5 cm. Trafiają sobie do głównego zbiorniczka, także dla niedowiarków w 12 też można sobie odchować taki narybek do takiej wielkości, żeby go potem sobie przerzucić do głównego zbiornika. O dziwo, sklary się tym nie interesowały. On sobie zajął dolną partię z mieczykami, molinezję górną. Tam mimo woli mają się chować. Śmiesznie taki mały podrostek wyglądał tam w tym głównym zbiorniczku, ale to sobie zobaczycie, mam nadzieję, że jeszcze w ten weekend, że uda mi się coś nakręcić z tego głównego zbiorniczka, żebyście mogli sobie zobaczyć, co się tam teraz dzieje z tymi moimi rybciami. A tutaj powiem wam, że akwarium zostanie chyba chwilowo tak jak stoi, bez żadnych lokatorów, chociaż widzę tu parę ślimaków, jak to wszędzie. I zobaczę, może się zacznę bawić z bojownikami w coś, w tym baniaczku. 12 litrów jest filterek, myślę, że starczy. Temperatura, jaka tutaj jest, to jest około 26-27 stopni. No wiadomo, do tarłobojowników potrzeba troszkę więcej, dlatego może po prostu sobie tutaj wpuszczę tylko samca. Może spróbuję na chwilę samicę, ale oczywiście będę przy tym. Nie zostawię ich tak sam na sam. I zobaczę, czy będą miały jakieś podrygi do tarła. A jak nie, to po prostu poczekam z tym do lata. Ja w sypialni mam ciepło zawsze. Nie chcę tu wstawiać grzałki, chociaż mam taką malutką grzałkę, którą mógłbym sadzić. Ale nie chcę tego robić. I w sumie chciałbym po prostu zobaczyć sam na własne oczy, jak to tarło wygląda i czy by się coś wylęgło z tych bojowników. Nie zależałoby mi na odchowaniu ich z tego względu, że na pomieście sami, jeśli wiecie mniej więcej coś o bojownikach, to jak nazwa sama mówi, są waleczne i to już od małego. Także większy zjadłby mniejszego, a później jakby troszkę podrosły i wytrwałyby te, które by się nie pozjadały wzajemnie, obgryzałyby się, wyglądałoby co najmniej brzydko. Więc to nie ma sensu takie, według mnie, rozmnażanie bojowników przez takiego kogoś jak ja, kto nie ma na tyle zbiorników czy małych pojemników, nie wiem, litrowych, żeby tą każdą z tych rybek sobie później porozdzielać i później je gdzieś sprzedać do, nie wiem, do sklepu czy do kogoś prywatnie. Ale myślę, że jakoś bym chciał tą swoją ciekawość nasycić i zobaczyć sam, jak to wszystko wygląda. Także no nie będę się po prostu łudził, żeby to odchować. Najwyżej się pozjadają. No bo po prostu nie mam co z tym zrobić. Widzicie, walki są pomiędzy nimi. Strasznie żywe. No i to myślę, że ostatnie godziny ich w tym zbiorniczku. Troszkę bym może wam pokazał z bliska, bo jak będą w głównym zbiorniku, to będzie mi ciężko dopatrzyć, a co dopiero. Spójrzcie. Jak tata i mama. Piękne, zdrowe, żywe. Szkoda, że się tylko pochowały. Ale no niestety nie mają tu innych kryjówek. Tak więc korzystają z tego, co mają.
Tak jak mówię, ten baniak na jednego może by jeszcze mógł na chwilkę starczyć, ale na cztery był co najmniej za mały, nie mają swoich kryjówek. A takie tam przeganianie się w głównym zbiorniczku, to myślę, że krzywdy im nie wyrządzi, mają się tam gdzie chować. Jest tam mnóstwo kryjówek. Nawet samice bylownika mają się tam gdzie chować, pomiędzy kamieniami, korzeniami. Także na samca trafiałem tylko jak się gdzieś przypadkiem spotkają. No i co? Myślę, że tyle, nie? Pożegnanie z zbiorniczkami, przepraszam, z bawełniaczkami. I do zobaczenia, myślę, w ten weekend ponownie przy głównym zbiorniku. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam.